Dzień dobry. Niespodzianka? Nie, nie niespodzianka, bo była zapowiedź. Klaudia. Dzień dobry. Cześć. To Klaudia Janas. Jestem aktorką i wcielam się w rolę Karoliny w serialu Na Sygnale. Pewnie już większość z Was o tym wie, no bo cała Polska o tym mówi. Tak? Co ta Karolina wyprawia? Ale dzisiaj to na razie ze mną jesteście tutaj, czyli z Klaudią Janas, a jesteście w Kielcach, bo tutaj na stałe mieszkam, bo pracuję w teatrze, ale już o 12.30 będziemy w Leśnej Górze, więc będzie teleportacja. Tymczasem ja dopiero wstałam, bo mam plan na 12.30, dzisiaj spokojnie, kawa, świeże pieczywo z piekarni, podlewanie poranne kwiatów. I zaczynamy. Mam nadzieję, że Wasz dzień będzie dobry. Do zobaczenia. Nie, a na razie nie. Zanim. Dobra, ja powiem, co spokojnie. Słuchajcie, jestem w mojej osiedlowej piekarni i poznałam tutaj panią Elę, która ona mnie pierwsza poznała, że tak, gram. Tak. Tu Wam pokazuję panią Elę. Dzień dobry. Bardzo mi miło poznać najwspanialszą aktorkę z Waszego serialu, który oglądam, a jeśli nie mogę oglądać, to zawsze nagrywam. O, widzicie? Więc także moi... pozdrawiam całą ekipę oczywiście, wszystkich i proszę o jak najwięcej odcinków. Super. Ja już w samochodzie, ruszam do Warszawy na plan, za 2 godziny będę na miejscu, ale zanim to chcę zaapelować o coś, bo jutro jest test ósmoklasisty. Ja wiem, jak ludzie się stresują, więc dzisiaj chill, jest ładna pogoda, idźcie na spacer, na boisko, na skatepark, nie wiem, do kina, na kręgle, whatever, obejrzyjcie swój ulubiony film, generalnie musicie sobie tam w głowę wbić, żeby się nie stresować, bo ja pamiętam, jak ja miałam test ósmoklasisty, gimnazjalisty ja wtedy miałam i pisałam maturę, to ja miałam kaszel na tle nerwowym, czyli wchodziłam na salę i było... Nie wiem czemu, teraz z perspektywy lat wiem, że spokój jest najważniejszy, bo tyle, ile umiecie, tyle umiecie i jedziemy. Dobry. Dzień dobry. Przyszedł do nas i nas nagrywa. Dlaczego? Dziewczyny, bo ja zgadłam hasło do profilu Na Sygnale Official. O. I dzisiaj mam włam. Agnieszka jest dużym wąchaczem perfum ładnych i lubi ładne perfumy. To prawda. I to jest pasja, którą właśnie dzielę z naszą serialową Karoliną, czyli Klaudią. Tak. Ale teraz jeszcze jestem Klaudią. Dokładnie, teraz jestem Klaudią. To dziwne, że to Klaudia ma, no jednak mimo wszystko. Chyba Karolina to nie jest taka tak, dziewczyna, pachnąca, ona nie pachnie. Lubiła takie perfumy. Ja się psikał dla Karoliny, więc... A może jednak. Kochani, dzisiaj testujemy, nie testujemy, ale zawsze malujemy sobie twarz takim airbrush. Tu się wlewa ten podkład. O, Darek już jest popsikany tym. Klaudia, chcesz, żeby Zuzia cię malowała w przerwie? Nie, wiem. To się róbcie. Ja nie chcę, już no. Ci odpowiadam. Widzisz, co to jest? Człowiek chce nagrać tutorial, jak się malujesz, a... To może zaczniemy od tatuażu. O, zacznijmy od tatuażu. Bo Karolina, czyli bohaterka, w którą się wcielam, ma tatuaże. Zdradzamy wszystkie szczegóły. Ten jest mój. Na żywo. Ale mam biceps. A tutaj będę miała przyklejany tatuaż. I teraz od dzisiaj wszyscy będą patrzeć, czy na pewno w tym samym miejscu zawsze masz przyklejony. Ty. Nie, wczoraj się nie wzięliśmy. Cześć wszystkim. Cześć, sprawy mam też. O, już interesy i sprawy. Dobra, wyłączam. Teraz mój ulubiony moment, czyli co? Rysowanie kredką w linii na linii. Chodź tu ze mną. Tu sobie wkładam. Tylko nie po gałce ocznej. No ju, nie tak, ju. Bo oczywiście mogłaby to robić Uza, ale ja po prostu mrugam oczami jak paralityk. No ale inni autorzy tak to zagrają. A samej to jakoś łatwiej tam sobie pogrzebać wokół, nie? No tak. Łatwiej sobie kredkę do oka samemu włożyć. Dokładnie. Którą bajkę ty mnie pytasz? O, teraz ona dobra. Dziewczyny, gdzie idziemy?
Do restauracji, tak? Do restauracji. Na obiad, w przerwie. O, jaka kolejka. Kolejka, wybitne jedzenie w restauracji. Jedzenie. Wszyscy tutaj ten będą jeść obiad. A będziemy stać, rozumiem, tak? Dobra zupka? Nie wiem, nie jadłem. Za pół godziny może dostaniemy jedzenie. Kurde. Kiedy jest... O, tu jest kucharka. Cicho, cicho. Okazało się, bo... Darek, co robisz? Obiad jem. Nie zedytowałem, kurwa. Ale to w pracy jesz obiad? Tak, jak trzeba. W sensie jest tak zwana przerwa obiadowa, czyli 12 godzin na planie, a pomiędzy jest 1 godzina przerwy. Tam te dwie panie proszę przyzumować. One są odpowiedzialne za make-up. Jak widać, dwie czarne koszulki zawsze muszą być. Wtedy wiadomo, że one są z pionu make-up. Okej. Okay. Zawsze są tak uśmiechnięte. Pozdrawiam. Jeszcze smacznego. No jeszcze jakieś pytanie? Tak, czy dobry obiad? Najlepszy. Ja się nie mogę doczekać, że tu przyjadę zawsze na obiad. Proszę tam przeszwękować, dlatego pana zabiorę, który idzie. Okazało się, że nagrałem je tego głównego stema, głównego boksa. Ale pan ma dużego schabowego! Nie tylko! Nie tylko schabowego! Sznycel! O, idzie druga pani. Ale ona ma ogóra tam na tym talerzu. Ania? Ja kiedyś się tak zatrzymałem, tak są na nogach, nie? A ty zjesz takiego schabowego całego sama? Nie. Że nie jest większy niż moja ręka. No ratownicy muszą mieć siłę. No widzę, ale bicek. Widzisz? Jest łapa. Dobrze. No to smacznego. Przypinałem, więc proszę teraz. Jem obiad z moim. To samo dla siebie. Chłopakiem. Ja jeszcze nic nie tknęłam, bo mam ściśnięty żołądek na widok tego mężczyzny, a on na mój widok już wszystko zjadł. Prawda jest taka, że zwróćcie uwagę na jego dłonie, on cały czas jej ściska brzuch. Nie. Sorry, to byłam ja. Nie dam, nie dam. Powiem jej, o wszystkim jej powiem. Komu? Nie tobie, tamtej. A, tej drugiej. Uwaga, seria szybkich pytań i szybkich odpowiedzi. Boję się. Nie bój się, uwaga. Czego najbardziej nie lubisz robić? Zmywać. Super. Twoje wymarzone miejsce na ziemi? Mój dom. Trzy słowa, które określają Monikę. Nerwus. Ale empatyczny nerwus. Empatyczny nerwus. Wrażliwy empatyczny nerwus. Czy łatwo przychodzi ci odpuszczanie? Nie. Zależy czego. A czy okłamałaś kiedyś w mediach? Podałaś jakąś? Na pewno. A jakie jest teraz twoje największe marzenie? Wojtku, co cię wkurza w innych ludziach? Wszystko. Trzy słowa, które ciebie określają. Które mnie określają? Nie wiem, nie rozumiem. Cudowny, przystojny, wyrozumiały. Twoje największe marzenie? O, ja nie mam dawno marzeń już. Dobra, mam, ale to dla ciebie. Mieć spokój. Mieć spokój święty, żeby mnie nikt nie nagrywał na telefon. Dobra, to kończę, to już nie zadam żadnego pytania. Pytaj. Kurde. Tak. Pogasz się trochę do lustra. Ulubiona książka. Ulubiona książka. Dzieci z Bullerbyn? Nie. Opowieści z Narni. Nie, coś Kinga pewnie. Mały książę. Nie, coś Kinga pewnie mówię. Dobra, to zaraz akcja. Izydor, szybkie pytania i szybkie odpowiedzi. Jezus. Czego w sobie najbardziej nie lubisz? Idealności. A trzy słowa, które ciebie określają? Mądry, przystojny i skromny. Dobra, a twoje największe marzenie? Największe marzenie jest zwiedzić świat dookoła, busem i żeglówką. Okej. Okay. Żeglówką. A kino czy teatr? Teatr.
ulubiony samochód? Ostatnio o tym myślałem. Szybki. No dobra, to dzięki. Proszę bardzo. Kamil, trzy słowa, które ciebie określają. Raz. Czemu mi przychodzą same niecenzuralne słowa? No dawaj. Szalony, bezpośredni i szczery. Joga czy siłownia? Joga. Indie czy Polska? Indie. A co cię najbardziej wkurza? Najbardziej mnie wkurza takie malkontentstwo, jak wszyscy narzekają, chociaż jest dobrze. Okej, a wymarzona rola? Jakiegoś gangusa. Dzięki. Honda czy BMW? Honda. Co cię najbardziej wkurza w ludziach? Głupota. A trzy słowa, które określają trzy Huberta? Słowa do ojca prowadzącego. Które określają? Huberta czy Benia? Huberta. Huberta. Oj, to nie na telefon taka rozmowa. Okej, dobra. A o czym marzysz? O jeszcze nowszej Hondzie? Przyjechał aktor. A ty już kończysz? Nie, idę dalej pracować. Dzięki za odpowiedzi. Hej. A. Po drodze. Adam. Tak. Rap czy aktorstwo? No. A nie da się obu? Można. Bo to jest takie pytanie, jak kochasz bardziej mamę czy tatę? Nie, można. No to oba. Dobra. Trzy słowa, które ciebie określają? Przystojny, wysportowany, mężny. Największe. No nie, no. Koleżanko, tutaj się nagrywa. Tutaj się nagrywa poważne rzeczy. A co cię wkurza w ludziach? Hipokryzja. A największe marzenie? Największe marzenie zagrać jakiś duży koncert. Super. A gdzie chciałbyś wybudować swój dom, jeżeli go nie masz, ale może już masz? Chciałbym wybudować swój dom na wschodnim wybrzeżu Hiszpanii. Pięknie, dzięki. Dzięki. Chłopaki, jesteście gotowi, żeby nakręcić tą scenę? A co? Ty jesteś gotowa? No. Bo ja tu nic nie mówię. To fajnie. No to słuchajcie, kochani, to dobra, ja tam radę, jeszcze Monia chwilę. O, tu na Monię trzeba jak zwykle czekać. Na wielką aktorkę się czeka. No, wiem. No, jesteś nienormalny. Doskonałość wymaga cierpliwości. O. Dzień dobry, panie reżyserze. Ja prowadzę dzisiaj Instagrama na Sygnale, więc to jest reżyser. Więc... Bardzo mi miło. Dzięki. To najlepsza aktorka nasza. O, dziękuję, dziękuję. Pani asystent reżysera. Asystentka reżysera. Lena. Dokładnie. Miłość czy pieniądze? Takie pytania. Miłość. Komu w życiu najwięcej zawdzięczasz? Mojej mamie. O, ulubiona postać na Sygnale? Szczerze, nie muszę to być ja. Serio. Karolina. Nie, a tak serio? A tak serio, jeżeli chodzi o postać, uwielbiam Misickiego. Super, fajnie. To wytnę. Zdjęcia nocne czy dzienne? Dzienne. Wakacje w Stanach czy praca na planie? Zawsze wakacje w Stanach. Śniadanie na słodko czy na słono? Na słono. Randka w kinie czy w restauracji drogiej? W restauracji. Dzięki. Love is in the air. Everywhere I look around. Love is in the air. Every side. Uwaga, Darek. Rower czy siłownia? To jest niełatwe pytanie. Jedno i drugie. Najpierw siłownia, później rower. Kino w domu czy na mieście? Lubię w domu. No, tam widziałam, że duży masz telewizor. Ulubiony film? Ojej. Zapaśnik z Mickey Rourke. A trzy słowa, które określają Darka? Punktualny, rodzinny i taki w porządku. A Darek się czegoś boi? Pewnie, że się boję. Ludzkiej głupoty. Komu w życiu najwięcej zawdzięczasz? Komu najwięcej w życiu zawdzięczam? Rodzicom. Bez nich pewnie nie było tutaj z wami. Lody waniliowe czy czekoladowe? Czekoladowe. A Karolina czy Martyna? Czy Karolina czy Martyna? No, to odsyłam was przed ekrany telewizoru. Zobaczcie.
Jak długo grasz w Na Sygnale? Od 1 grudnia. Co cię najbardziej zaskoczyło na planie? Ilość scen dziennie kręconych. Czy utożsamiasz się z postacią Karoliny? Trochę tak. I na pewno ją bronię bardzo mocno, bo to jest zadanie aktora, bronić swojej postaci. Jak wspominasz swój pierwszy dzień w Na Sygnale? Bardzo się stresowałam. O kurde, tak się stresowałam, żeby dobrze wypaść. Jeszcze miałam próby kaskaderskie odnośnie przerzucenia doktora góry. Mega stresujący dzień. Przejmujesz się komentarzami na temat swojej postaci? Trochę tak. Co masz do powiedzenia hejterom? Że to o nich świadczy, a nie o